dokładnie tak, sprawdź to. Nie lekał. Wieczny. Parę lat, ten kawałek też pewnie będzie nielegalem, ta. Aha, sprawdź to. Wyobraź sobie, jesteś na mszy w kościele. Wesoła atmosfera, święta Boże Narodzenie. Organista gra kolędę, dzieciństwa wspomnienie. Jest świetnie obok ciebie, rodzina, przyjaciele. Gdy nagle eksploduje bomba. W tej chwili połowa kościoła spotyka Boga. Druga połowa albo skona z ran w szpitalu, albo będzie dźwigać krzyż żyjąc tą traumą. Tak to wygląda, to jak fotki z Nigerii. W innych krajach podobne sceny tam wierni. Katowani kolający w celach śmierci. Krzyk zagłuszany przez pracę rafinerii. Niestety. Sąsiad gotowy jest zabić. Zabić, zgodzi, spać, zakopać, nabić na pal. Jezus nie Allah, brat czeka za to kar. Pamiętaj, na ołtarzu wino w krew się przemienia. Za nią hektolitr krwi wielu pochłania ziemia. Dając nam tutaj heroiczne świadectwo, że Bóg to wszystko, a nie wszystko jedno. Nie, nie wszystko jedno. Hostia nielegal, Biblia nielegal. Krzyż nielegal, msza nielegal. Habit nielegal, modlitwa nielegal. Jezus nielegal, Chrystus nielegal. Hostia nielegal, Biblia nielegal. Krzyż nielegal, msza nielegal. Habit nielegal, modlitwa nielegal. Jezus nielegal, Chrystus nielegal. A co się dzieje u nas, ta? Niewiele lepiej jest. Europa ostoja kultury tolerancji. Za krzyż na szyi możesz wylecieć z pracy. Za poglądy zgodne z twoim sumieniem, czyli mowę nienawiści, ukażą cię więzieniem. Gdzie jest ta wolność prawie zapisana? Skoro w jej imię każą chodzić nam w kargańcach. Za parę lat tęczowy ruch już się postara zrobić z Boga w naszym świecie nielegala. Biblia, Jezus, temat zakazany, wyśmiewany, przeklinany, opluwany, wyszydzany, będąc stary. Pamiętaj słowa, mnie prześladowali będą was. Swojej godzinie żaden nie będzie sam, mówi Pan. Mówi Pan. Dokładnie tak, mówi Pan. Aha. Hostia nielegal, Biblia nielegal. Krzyż nielegal, msza nielegal. Habit nielegal, modlitwa nielegal. Jezus nielegal, Chrystus nielegal. Hostia nielegal, Biblia nielegal. Krzyż nielegal, msza nielegal. Habit nielegal, modlitwa nielegal. Jezus nielegal, Chrystus nielegal. Czy jesteś gotowy zginąć za to, w co wierzysz? Czy jesteś gotowy, ziomuś, weź to przemyśl? Czy jesteś gotowy wiary do końca bronić, czując zimną lupę przystawioną do skroni, co? Odpowiedz sobie.